W konkursie z dziećmi prosiłam Was o podsyłanie mi tematów do filmów i jeden z takich próśb o temat to było o uprzedmiotowieniu piersi, czyli o karmieniu starszego dziecka piersią. Ja planowałam w ogóle zrobić cykl filmów na temat karmienia piersią i pewnie go jeszcze zrobię, no ale przyszło mi zacząć od końca, no to od końca zacznijmy. Więc ja nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym uprzedmiotowieniem piersi. Więc zacznę od karmienia starszego dziecka. Więc na początek nie ma nic złego w karmieniu dziecka 2-, 3-, 4-letniego. To tak w kwestii wstępu. Jest to rzecz całkowicie naturalna i zgodna z zaleceniami WHO. Dziecko powinno się karmić według WHO co najmniej do 2 roku życia. Przy czym jest to wartość minimalna, bo to nie oznacza, że nasze mleko traci wartość po tym 2 roku życia. To jest bzdura. Ono jest nadal wartościowe, ono jest nadal pełne ciał odpornościowych, ono nadal bardzo dobrze działa na zdrowie dziecka, chroni go przed wieloma chorobami. Tak, czy na takim poziomie czysto fizjologicznym, ono nadal jest wartościowe. Oczywiście układ odpornościowy dziecka już powinien pracować, natomiast takie mleko jest dla niego sporym wsparciem i nadal go chroni. Pomaga się dziecku odstresować. To jest bardzo często dziecko, które już chodzi do przedszkola w wieku tych 3 lat. I możliwość przestania się po przyjściu z przedszkola do piersi jest dla dziecka czymś, co odstresowuje już z jednej strony sam akt picia wiąże się z bliskością, z dotykiem, który powoduje, że dziecku się obniża poziom kortyzolu, który jest praktycznie zawsze wysoki u tak małych dzieci oddzielonych od matki. A druga kwestia to jest to, że no, oksytocyna obecna siłą rzeczy w mleku też powoduje dobry nastrój u dziecka i nie ma w tym absolutnie nic złego, że jeszcze tak w sumie małe dziecko, jakim jest 3-latek, pomagamy mu się w ten sposób uspokoić. Dziecko w tym wieku nadal potrzebuje zewnętrznej pomocy w regulowaniu swojego nastroju, w regulowaniu swojego poziomu stresu. Nie jest w stanie robić tego samodzielnie i taka pomoc w postaci karmienia piersią jest dla niego jak najbardziej na miejscu. Jest okej. O co chodzi z tym uprzedmiotowieniem piersi? Wydaje mi się, że to właśnie nie ma czegoś takiego jak uprzedmiotowienie piersi. Raczej wiąże się to dla mnie z tym, że mama może się czuć niekomfortowo, że karmi tak duże dziecko, że tak duże dziecko tak często domaga się piersi, albo czuje się czasami jako coś przyklejonego do piersi, że dla dziecka ważna jest tylko piersi, a ona sama nie. To wszystko, o czym mówię, tak naprawdę dzieje się w głowie mamy. Dla dziecka mama jest całością. Pierś nie zastąpiłaby jej dziecku całej mamy. I to nie jest tak, że dziecko jest skoncentrowane na samej piersi. Dla niego ważna jest mama, ale ta pierś też jest ważna. Jeżeli natomiast dla ciebie, jako mamy, ta koncentracja dziecka na piciu mleka jest problemem, jeżeli przestałaś się czuć komfortowo karmiąc, to jest problem. Jeżeli masz już tego dosyć, to jest problem i to jest powód, żeby skończyć karmienie. Nie dlatego, że to karmienie jest w jakiś sposób złe dla dziecka, nie dlatego, że któremuś z Was mogłoby ono zaszkodzić, ale dlatego, że jeżeli Ty się czujesz źle, Ty się czujesz niekomfortowo, to jest to złe dla Waszej relacji. Lepiej jest okazywać dziecku miłość w inny sposób, bardziej komfortowy dla mamy, niż zmuszać się do karmienia piersią. Więc jeżeli mama czuje się uprzedmiotowiona, jeżeli czuje się niekomfortowo, czuje się po prostu źle, ma dosyć, jest zmęczona, zirytowana tym, co się dzieje, to jest sygnał, że być może należy skończyć karmienie. Nie dlatego, że coś się dziecku w głowie stanie od za długiego karmienia, nie dlatego, że coś, że jakieś się zaburzy jego rozwój, bo to naprawdę, no nie jest, jest dziwne, jeżeli dziecko jest karmione w wieku 7-8 lat, no to już, to prawdopodobnie zamiast więzi jest karmienie w tym momencie.
Natomiast jeżeli to jest taki mały kilkulatek, to przestać karmić należy w dwóch przypadkach: kiedy dziecko samodzielnie rzuca karmienie i po prostu już go nie potrzebuje, albo wtedy, kiedy jest to niekomfortowe dla mamy i ona czuje potrzebę przestać karmić. I wydaje mi się, że to uprzedmiotowienie piersi, czymkolwiek, cokolwiek by nie znaczyło, wiąże się właśnie z tym dyskomfortem, jaki karmienie może wywoływać u mamy. I prawdopodobnie jest powodem, żeby to karmienie rzucić. Natomiast jako jakiś taki termin naukowy opisujący jakąś patologię związaną z karmieniem piersią, to on nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Prawdopodobnie jest jakaś teoria, która coś o tym mówi, natomiast z takiego ogólnopsychologicznego punktu widzenia i zdroworozsądkowego punktu widzenia czegoś takiego nie ma. Więc jeżeli karmienie piersią służy tobie i służy dziecku, to się karmcie i się nie przejmujcie tym, co mówią naokoło. Jeżeli ty się czujesz niekomfortowo, jest ci z tym po prostu źle, jest to dla ciebie zbyt duże obciążenie, znajdźcie inny sposób okazywania sobie wzajemnie uczuć i też będzie w porządku. Także mam nadzieję, że przynajmniej częściowo udało mi się odpowiedzieć na Pani pytanie. Mam nadzieję, że innym rodzicom ten filmik też w jakiś sposób będzie w stanie pomóc. Bardzo Was dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Zachęcam do subskrybowania, naciskania dzwoneczka, do polubienia mojej strony internetowej na hipokampus.pl na Facebooku, albo zaproszenia mnie po prostu do znajomych na Facebooku. Też jest, profil jest w sumie publiczny, więc zachęcam. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.